Tytuł nowy Monster Hunter, wszystko co o nim wiemy, nowe informacje, Fire Emoji. Czym się różni Monster Hunter od Elden Ringa i czy będę się dobrze bawił w Monster Hunterze, jak lubię Elden Ring? Jeżeli ktoś przyjdzie do Monster Huntera spodziewając się Elden Ringa, to będzie się bardzo źle bawił. Monster Hunter ma dłuższe animacje, bardziej polega na pozycjonowaniu, jakby nie można maszować. Bronie, jakby każda broń działa kosmicznie inaczej w tej grze, niż jakby nie ma, w Eldenie nie ma aż takich różnic. W Monster Hunterze zawsze było tak, że trzeba było się trochę jakby przygotować bardziej i jakby Monster Hunter obraca się tylko wokół bossu. Dobra, co mamy? Show! Różni się? Oho. Ale info. Drop. Łowcy mogą mieć broń schowaną albo nie. Kiedy broń jest schowana, możesz szybciej się poruszać i używać przedmiotu. No to wiemy, no to... Tak było zawsze. To zbroja jest poki-poki? Tak wygląda, no. Przeciągnij. Co przeciągnij? Ale debil! Okej. Okay. No to wszędzie. Dobre. Kiedy broń jest wyjęta, twoja mobilność staje się ograniczona, ale możesz wykorzystać broń do ataku. A po co innego miałbyś wyjmować broń? Żeby się oprzeć na niej? Nawet narratorowi nie chcieli zapłacić. To jest basic mechanic, to jest dla ludzi, którzy nigdy nie grali teoretycznie. No to widzę, no. O, tu jest. Sacred jest stworzeniem, na które można wsiąść, co umożliwi szybsze podróżowanie. Czyli mount, no. To jest spoko. Ponoć będzie przez całą grę. Może cię automatycznie poprowadzić do celu twojego obecnego zadania. Okej. Okay. Ale to śmie... Ty, ale to faska! W poprzednich Monster Huntera jakby trafiałeś do lokacji, ale musiałeś szukać tego potwora jakoś, nie? Troszeczkę. A tu jakby pum i cię zawiezie. Wolałem psy. No ty, psy były spoko, ale to oni zmieniają, bo jakby każda część Monster Huntera dzieje się w innej części świata. Okej. Okay. Czyli można używać itemów. Na mouncie. Zbierać przydatne do... Okej, no to dobrze, no... Czyli jakby szybsza podróż, tak? Więc mogą większe tereny robić. Zyskasz nawet możliwość przełączania się między bronią główną, a drugą. Drugorzędną. Slinger, czyli slinger jest znowu. Umożliwia strzelanie różnymi rodzajami amunicji, które możesz pozyskać w otoczeniu. Okej. To wiemy, to jest Worlda. Dobra, paska. To cheese, największy cheese. Mam nadzieję, że nie będą flasze działały tak jak w Worldzie, bo to było taki bullshit, że szok. Zaraz będzie jakiś ziomek, który grał w MHA1, powie, ja się nie chcę ruszać, kiedy piję pota. Oni ci powiedzą w ogóle, że masz grać do góry nogami, tylko jedną ręką i bez ekranu. Użyj pracy haczykowej, żeby zebrać... O! Faska. Czyli można podnosić. A ciekawe, czy nie trzeba celować. Jak w Armored Core. Co to tam wie? No, z faskę. Czyli proca się sprawdziła w Worldzie. Tylko ciekawe, czy można na przykład automatycznie, bo wiem, w Worldzie można było robić podobne rzeczy, ale trzeba było wycelować jakby, jak trzymać L2, żeby wycelować i wtedy strzelić procą. Najważniejsze pytanie, czy nadal koty przygotowują jedzonko? Zawsze. Zawsze. Z tego co wiem, cały czas. Okej, okay, co tu jeszcze? Focus mode. Tryb skupienia. Dzięki trybowi skupienia możesz dokładnie celować atakami lub gardą. Okej. Okay. Czyli możesz celować nawet z normalną bronią, bo normalnie w Monster Hunterze jak celownik odpalałeś, to po to, żeby strzelać z tego. A tu nagle z powrotem dodają Clutch Claw, tylko ukrywają w trailerze. Mam nadzieję, że nie będzie Clutch Claw. Clutch był po prostu dla leniwych ludzi. I speedrunnerzy nawet na to narzekali, że jakby musiałeś Clutch Clawem grać. Cała gra opierała się wokół tego, żeby wskoczyć na typa i w ścianę go... Ataki i gardy wykonane w trybie skupienia zostają skierowane w stronę, która jest zwrócona kamera. To nie wiem, czy to aż tak ważne, bo jakby ludzie grali w taki sposób, że jakby tak jak w Soulsach bez lokonu grasz, nie? Że nawet jeżeli kamera jest gdzieś tu jest przeciwnik, to ty i tak postać po prostu obracasz. Aj, zapomniałem. W trakcie polowań
Oj, stój. W trakcie polowań ciągłe atakowanie tych samych części ciała potwora może utworzyć ranę. Okej, czyli to jest, to masz to samo co w tym, tak? Nie, to każda broń chyba mogła, tak długo jak wczepiłeś się na potwora i użyłeś tego. Albo to mechanika z Clutch Claw tylko była. A tutaj jakby rany same się pojawiają. I widać je, nareszcie. Chociaż tam były takie jakby, wzorek był na kończynie, ale... Atakowanie ran zada więcej obrażeń niż zwykle. Okej. Okay. That's good. Tryb skupienia podświetli również wszystkie słabe punkty, które potwór odsłonił. Ale że ja... A, język się świeci, okej. Okay. Skupione ataki. Skupione ataki są specjalnymi atakami, które zadają dodatkowe obrażenia ranom i słabym punktom. A, to zamiast Clutch Claw będziesz miał to właśnie. Wygląda spoko, no. I jest jeszcze Greatsword, 50 sekund. Dobra broń. Tylko nie dla świeżaczków. Ja poczekam na Horna. Masywna broń, z którą poruszasz się atakujesz powoli. Każde jej uderzenie jednak ma potężną moc. Sprawdza się przy atakowaniu z doskoku. Czy nawet blokowaniu, dzięki czemu miecz dwuręczny ma duże możliwości adaptacji. Czy na pewno? W każdym nowym Monster Hunterze jest jakiś gimmick, który zadaje mnóstwo damage i wkrótce zostaje znienawidzony. Ciekawy, czy to będzie tak samo. No, może tak być. Znam ludzi, którzy się odbili jakby od Monster Huntera bardzo szybko i ciężko było im się przekonać. Ja też się za pierwszym razem odbiłem, ale jak za drugim razem do tej gry podszedłem, troszeczkę z innym podejściem, to jest bardzo spoko gra. Zwłaszcza, że nawet jak jesteś głupi, okay? Nawet jak jesteś durny i nie umiesz grać w gry, to w tej grze możesz się leczyć cały czas. Każdy... Do tej pory było tak, że zawsze masz ze sobą 10 miksturek do leczenia. Jak i to są najlepsze miksturki. Możesz mieć 10 słabszych miksturek i możesz mieć składniki, z których możesz zrobić słabsze miksturki i te słabsze miksturki możesz użyć miodu, żeby zrobić z nich lepsze miksturki. Także możesz mieć tonę leczenia. Jak dostaniesz w tubę i jest blisko śmierci, to możesz po prostu uciec, iść do obozu, usiąść sobie, ze skrzynki wyjąć miksturki i iść dalej walczyć. To jest do skoku. Nie wiem. Hit and run tactics. Ale faska, że blokuje. Użyj trybu skupienia, aby celować w rany. No to rozumiemy. No blokowania jest sporo. Jakby nie blokowało się aż tak mieczem. Bardziej tackle się robiło, z tego co wiem. No ale to poczekamy jeszcze. Ja czekam na Sword and Shield i czekam na Hunting Horn. I może Charge Blade'a. Lance i Charge Blade. To Lance na pewno. Znaczy te bronie, które były, będą. Tylko wiem, że zmieniają... wiem, że będą zmieniać Hunting Horn. I będzie bardziej tak, jak był w World, nie w Rise'ie. Ale żeby były dobre. Czy była kiedykolwiek gra, gdzie Charge Blade nie był dobry? Bo Lance to wiem, że może być do dupy. Czekamy. A kiedy jest? Czekaj. W ogóle zaplanowane jest? Pierwszy kwartał. O matko, sorry. Poczekamy. Całe święta w dupie. No nic, trudno. Jeżeli wam się podobało, to na dole jest przycisk subskrypcji i dzwonek, a mnie znajdziecie prawie codziennie wieczorem na Twitchu. Trzymajcie się ciepło, ciasno i bezpiecznie i zobaczymy się następnym razem.